Cześć wszystkim, witamy Was w nowym Reading Vlogu. Dzisiaj jest 1 maja i będzie to vlog majówkowy. Pokażemy Wam książki, które mamy zamiar przeczytać. Ja mam tylko dwie, moja mama oczywiście przyniosła całą stertę. Jak pamiętacie na ostatnim Reading Vlogu, nie wiem ile było książek, ale bardzo dużo. A ile przeczytałaś? Jedną. A ile teraz planujesz? Dwa, cztery. Pięć. Pięć, dobra, to ty zaczynaj, bo masz ich więcej. Tak. To jest mój stosik książeczek. I w planach były Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet, Głód Knuta Hamsuna, druga część Diabeł, laleczka, szpieg, My dwie, my trzy, my cztery. To jest jakaś nowość, Piekarnia czarodzieja. I książka, na której się na pewno skupię, Przygody kapitana Hatterasa, Juliusza Verne. Teraz ty. Dobra, ja mam tylko dwie książki, więc pierwszą książką jest Alicja z wydawnictwa Vesper. Jest to historia mrocznej Alicji. Możemy tutaj przeczytać w opisie, że bywa ona w zakładzie psychiatrycznym. No, okładka przepiękna, więc na pewno się już dzisiaj za nią zabiorę. Jak wiecie, jakiś czas temu czytałam Ucieczkę z Krainy Czarów, która mi się niezbyt podobała, więc teraz czas na historię Alicji. Drugą książką jest W Dolinie Muminków. Ja Muminków nigdy nie oglądałam, ale jak niedługo się przekonacie, będziemy robić specjalny filmik na 1 czerwca, dlatego chcemy nadrobić trochę literatury takiej dziecięcej, ale także z przeznaczeniem dla dorosłych, czyli takiej dziecięcej, przy której dorośli będą się dobrze bawili, dlatego będę próbowała czytać W Dolinie Muminków, no i powiem, czy dla dorosłych też jest to książka warta uwagi. Pogoda nam niezbyt dopisuje na tę majówkę, co chwilę pada, jest duże zachmurzenie, jest zimno, więc nie wiem, co będziemy robić w tą majówkę przez te 3 dni, ale... Na pewno pojedziemy na wycieczkę. Jakieś wycieczki będą. Jak będzie coś ciekawego, to Wam to nagramy, a jak nie, to będzie taki nudny, majowy reading vlog, ale mamy nadzieję, że... Nie będzie nudny, bo będzie z książką. Tak. Co tutaj robisz? Siku. Update następnego dnia. Dzisiaj jest niedziela. No i chcemy Wam powiedzieć, jak poszło nam czytanie. Nie odzywałyśmy się wczoraj, a to może mama powie dlaczego. Dlatego, że byliśmy na wycieczce. Tak, jak widzieliście, byliśmy na wycieczce zobaczyć 3 jeziorka. Tak, i gdzie one jeziorka. Niedaleko Jeleniej Góry, a taka wieś. No, nie pamiętam, ale coś tam. Napiszemy Wam, jak to znajdziemy. Tak. W każdym razie, jak znajdziecie sobie takie atrakcje Dolnego Śląsku, to te 3 jeziorka są tam wypisane i są przepiękne. Pierwsze było żółte, czerwone i ostatnie było niebieskie. I na pewno niebieskie, te błękitne, jest
najładniejsze, więc na pewno warto tam podejść. Droga jest... Cieszowice? Coś takiego, coś trudna nazwa. Droga do ostatniego jeziorka jest troszeczkę dłuższa, ale to jest ile? To jest 10 minut, 15, więc naprawdę warto nie omijać tego trzeciego jeziorka. No, a dlaczego nie było update'u? Mama, przyznaj się. Był update, ale go nie pokażemy, ponieważ to był update o książce, którą skończyłam, Piekarnia Czarodzieja. I Asia, ty miałaś mi za złe, że ja w tym update'cie opowiadam jakoś bez entuzjazmu, że nie uśmiecham się, nie mówię, że fajna książka, super i w ogóle. No ale ja wczoraj po prostu byłam tą książką zmęczona, ponieważ ona ma tyle w sobie emocji i te emocje tego głównego bohatera, one na mnie tak podziałały, że mnie wręcz zmęczyły. I to jest chyba jedyny plus tej książki, że emocje tak po prostu we mnie zagrały. I to jest jedyny plus tej książki, że te emocje przeszły na mnie, emocje głównego bohatera. O czym jest w ogóle ta książka? Ta książka opowiada o nastolatku, który ma niesamowite problemy w domu i przed tymi problemami i przed pewnym pomówieniem, bo ty wczoraj nie zrozumiałaś, o co mi chodzi, nie. Przed pomówieniem ze strony swojej przybranej siostry ucieka do tej tytułowej piekarni czarodzieja i tam po prostu znajduje schronienie. Jest to bardzo takie okrutne i poważne pomówienie, z jakim się spotkał, a tam cukiernik czy piekarz udziela mu tego schronienia i przez, nie wiem, może kilka dni ten chłopiec, albo i nawet dłużej, bo tutaj tego czasu tak też nie ma określonego, ten chłopiec mieszka u niego i pomaga mu w pracy. Zajmuje się zamówieniami internetowymi, a te zamówienia internetowe są na pewne słodycze, jakieś takie ciasteczka, które mają jakieś specjalne, szczególne nie znaczenie, tylko brakuje mi takiego słowa. Moce? O, właśnie, coś takiego. A się dziwię, myślałam, że to jest taka książka opisująca trochę starsze czasy, a ty mówisz, że to jest sklep internetowy, tak? Tutaj też jest sklep internetowy, jest... ale ogólnie to jest taka piekarnia 24-dobowa, jak w kombini, rozumiesz, aha, nie? No. Tylko... I to są nasze czasy, nie? Tak, to są czasy obecne. No tak wygląda ta okładka, jakby to było jakieś średniowiecze. Tak. No bo to z tyłu jest też opisane, że jest to koreańska baśń. I ja już powiem tobie, o co tu chodzi. Dlaczego mi się to nie podobało? Bo mi się to nie podobało, tak jak już wczoraj powiedziałam. Dlatego, że mamy te czasy rzeczywiste i mamy tą baśniowość. Ta baśniowość to jest właśnie środek tej książki, o której wczoraj wieczorem właśnie mówiłam. I ta baśniowość mnie zmęczyła. Ponieważ ta baśniowość nie zazębiała mi się z tą rzeczywistością. Ona tutaj była, to było nawet ciekawe, ale myślałam, że to się jakoś tam razem połączy, że że będzie z tego fajne zakończenie. Ale jeżeli ktoś to czytał, to może mnie zrozumie, że początek był dobry, a środek, ten baśniowy, jak mi się nie podobał, to końcówka, myślałam, że będzie połączeniem tej baśniowości z tym początkiem, natomiast końcówka jest taka, jaką ja bym chciała mieć, jak w książce obyczajowej. Więc nadal nie rozumiem, po co była ta baśniowość. Jak to się skończyło właściwie tak, jak przypuszczałam, jakbym chciała, żeby się skończyło. Dlatego tu mi coś nie zagrało. Jest to książka dziecięca? Nie, to nie jest na pewno książka dziecięca. To jest książka młodzieżowa i książka dla dorosłego czytelnika. To, że to jest baśń, to po prostu jest takie no, trochę zwodnicze. No ale no, baśnie są różne, prawda? Tak. Dlatego... No ja nie wiem, z koreańską literaturą już kiedyś miałam do czynienia, jest ona taka specyficzna. Jedyny plus tej książce to to, że udało się tutaj te emocje nagromadzone w tym chłopcu, ta złość na swoją rodzinę, na to, co mu się w życiu przydarzyło, to ta złość tak jakby ona weszła we mnie. Naprawdę. I ja wczoraj nie potrafiłam o tej książce nic dobrego powiedzieć. Ja byłam zła, ale nie byłam zła na tego chłopca, tylko byłam zła na tą sytuację, co mu się przydarzyło. Ale to mówię, to było fajne takie, że ja to... Znaczy to nie było może i fajne dla mnie, że tak zareagowałam, ale zareagowałam po prostu no dość tak...
wyszło to smutno. Sporo osób ją czyta i sporo osób ją poleca i sporo osób się na nią zachwyca. Tak. Natomiast ja się nią nie zachwyciłam. To teraz ja. Taki szybki update. Alicja z wydawnictwa Vesper. Jestem na stronie 128, jest to rozdział 8 i mi się ta książka bardzo podoba. Książka mówi o Alicji, która spędza, wydaje mi się, że 10 lat w zakładzie psychiatrycznym, gdyż po incydencie z królikiem wpada do dziury i to wszystko się dzieje jak powiedzmy w normalnej Alicji, chociaż tutaj w tej książce królik jest to połączenie królika z człowiekiem i ten królik jest bardzo brutalny. Na razie nie wiem, co tam się działo w tej dziurze, gdzie ona wpadła, gdyż Alicja straciła pamięć i ma tylko takie przebłyski. W zakładzie psychiatrycznym wybucha pożar i Alicja wraz z topornikiem ucieka z zakładu psychiatrycznego. Topornik, jak sama nazwa mówi, jest to pan, który zabija wszystkich toporem i to praktycznie wszystkich. Ktoś go dotknie, ktoś na niego krzywo spojrzy, to on rachu ciachu go tym toporem i zawsze sobie to tak tłumaczy, że, no, że to dobre wyjście, bo gdyby nie to, to prawdopodobnie zaczęłaby się bitwa, albo gdybym nie zadźgał tej osoby toporem, to coś tam. Więc on sobie każdą zadźganą osobę tłumaczy, że to w sumie było dobre i podążają, żeby znaleźć żaber zwłoka. Nie pamiętam teraz dokładnie, to jest cała historia. Pamiętam, że w bajce Disneya jest to po prostu taki duży pies. Nie wiem, czy kojarzysz. Uh-huh. A tutaj po prostu jest historia o dwóch czarownikach. Jeden był dobry, jeden przychodzi na złą stronę i ten żaber złok, czy jak to tam było, jest po prostu tym pozostałościami po złym czarowniku. I oni teraz wyruszają w podróż, próbują się coś dowiedzieć, jak go pokonać, jak go znaleźć. Mają też jakieś swoje mniejsze przygody. W każdym razie książka jest bardzo brutalna. Wydawało mi się, że to będzie taka inna odsłona Alicji, ale nie aż tak brutalna. Myślę, że to będzie taka baśń młodzieżowa. Topornik wszystkich dźga. Są tutaj zabierane dziewczyny do domu publicznego. Zresztą Alicja też jest wiele razy dźgana, bita, ma same złe przejścia. W tym zakładzie psychiatrycznym też niezbyt dobrze ją traktowali. Więc no, taka mocna jest ta Alicja, no nie? Jeżeli faktycznie tak była historia i po tej pięknej baśni Alicja w Krainie Czarów ona trafia do psychiatryka, bo nikt jej nie wierzy, że spotkała tam królika, to biedna była ta Alicja. No ale Alicji mama spędziła jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym. Nie, tutaj Alicji mama jest pokazana jako normalna osoba, która najpierw ją broniła, ale sama ją zamknęła w psychiatryku, gdyż Alicja zbyt dużo opowiadała o magicznej krainie i o króliku. Nikt jej nie wierzył, więc stwierdzili, że jest chora umysłowo i po prostu wszyscy zaczęli się od niej odsuwać. Ale jest na tyle taka abstrakcyjna ta Alicja w Krainie Czarów, że aż mnie ciekawi, jak to się skończy, gdyż no Alicja zawsze była kojarzona z taką miłą dziewczynką, która ma bujną wyobraźnię, a w tym momencie no ona też tam po drodze zabija parę osób i raczej taka grzeczna, dobra nie jest. I już w tej książce jest dosyć, no, dosyć starsza. Nie pamiętam, czy spędziła 10 czy 18 lat w zakładzie psychiatrycznym, ale jak do tego dojdę, to wam to sprostuję. Czyli czytamy takie książki dość, no nie wiem, brutalne. Brutalne Alicje, tak. Tak, no bo ta też nie jest, wiesz, taką spokojną książką, leniwą. Leniwą baśnią, to na pewno nie jest. I pozwolę sobie jeszcze pokazać książkę, którą właściwie kończę już, bo o, tutaj właśnie jestem w tym momencie, czyli jeszcze mi tam zostało pewnie 100 stron. Sara Krosan, My dwie, my trzy, my cztery. Chciałabym wspomnieć, że mama miała czytać Kapitana Hatterasa, ale chyba stwierdziła, że ta grubość książki ją przerośnie na 3 dni, dlatego zmieniła ją. Tak, chciałam przeczytać dwie książki i myślę, że to był dobry wybór. Właśnie po tej książce ta jest dość, może nie jest tak tematycznie taka sama, ale też o trudnych relacjach w rodzinie. No więc no, takie książki nam przyszło czytać. Sara Krosan, czyli autorka Typi i ja, która nam się podobała. Tak. I na tej książce się nie zawiodłam. I ta książka też mi się bardzo podoba. Tutaj też są takie trudne relacje rodzinne, tam były dwie siostry. Tutaj natomiast mam babcię, wnuczkę, mamę. Książka mi się już mogę powiedzieć, mimo że tutaj jeszcze nie przeczytałam do końca, ale bardzo mi się podoba. Mogę ci ją polecić.
Natomiast o co tutaj chodzi? Główna bohaterka ma na imię, jak ona miała na imię? Boże, ja czytam jej April, czyli Apolinia, tak, bo z greckiego i takie zdrobnienie April dostała. W tej książce rozpoczynamy, jak mamy, jak ona ma 3 latka i mama ją opuszcza. I ona jest świadkiem tego, kiedy jej mama kłóci się z babcią, czyli ze swoją mamą, a jej babcią. I mama wychodzi z domu. I zjawia się po 11 latach w życiu April i przeprowadza się z powrotem, bo ona wyjechała do Ameryki. To też nie jest spoiler, bo to tutaj jest zaraz na początku. Przyjeżdża z tej Ameryki i pojawia się w życiu April. I April bardzo chciała, żeby ta mama się pojawiła, ponieważ ona z babcią miała dobre relacje, ale takie babcia była taka krótka, krótko ją trzymała. Krótka? No, krótko ją trzymała. Ale tak, wiecie, no, po prostu chciała, żeby dziewczyna wyrosła na taką fajną, młodą dziewczynę. Natomiast no, zdawała sobie z tego sprawę, że jest jedynym jej opiekunem, że nie jest jej mamą. I tak jak to babcia, no, po prostu starała się wychować ją jak najlepiej. Natomiast April marzyła o tym, żeby mieć mamę, żeby móc z taką mamą porozmawiać o chłopakach, o, nie wiem, o randkach, żeby móc pójść na wagary. Natomiast z babcią tego nie było. Babcia do szkoły, z powrotem, babcia po nią przyjeżdżała, co oczywiście się też April nie podobało, tak? Bo też pewnie byś nie chciała, żebym przyjeżdżała do ciebie do szkoły i kazała to się całować. No Asiu, daj mi tutaj buziaczkę. Mama powraca po 11 latach i... No i właśnie. No i teraz już dalej nie chcę więcej o tym mówić, ponieważ no, to by był duży spoiler. Więc prawdopodobnie za godzinę już będę miała tą książkę skończoną, ale podsumowanie zrobimy jutro i mam nadzieję, że coś jeszcze będę mogła przeczytać. Może tego kapitana Hatterasa? Może. Rzucę na ruszt. Ja zaczęłam w Dolinie Muminków, jestem na stronie 72. I co mogę powiedzieć o tej książce? Książka jest typowo dziecięcą książką, ale wydaje mi się, że dla dorosłych także będzie ok, szczególnie takich, którzy za młodo oglądali Muminków i mają jakiś sentyment do tej bajki. Książka czyta się bardzo szybko, są duże literki, przygoda jest też całkiem interesująca. Rodzina Muminków znajduje magiczny kapelusz i po włożeniu czegoś do kapelusza wychodzi coś innego. Na przykład Muminek wchodząc do kapelusza stał się potworem, skorupki po jajkach stały się chmurkami, na których można było skakać, woda staje się sokiem malinowym. No więc to jest taka leniwa książka o tym, jak spędzają leniwie czas Muminki i taki ciekawy bonusik, właśnie ten magiczny kapelusz. Czyta się książkę bardzo szybko, więc wydaje mi się, że już dzisiaj ją dokończę. No dobrze, ale powiedz Asia, ja ciebie na Muminkach nie chowałam. Nie, nigdy nie oglądałam Muminków i nigdy mnie nie puściło, nie przepadam za tą bajką. I co teraz? Co ty o tym sądzisz? Czy bardziej mi się podoba niż bajka. W sensie czyta mi się przyjemnie, jest tak, jest ciekawa historia, ale nie wiem, czy by mnie zachęciła do obejrzenia bajki. No tak, ale to jest chyba taka książka dla bardzo młodego, nie? Czytelnika i bajka też dla małych dzieci. Tak, tę książkę wydaje mi się, że już mogą czytać dzieci w podstawówce. No tak, ale dla mnie ona była taka bardzo już, bardzo spokojna. Ja tam po prostu czekałam na jakąś przygodę. Ale to właśnie chyba taki urok w tym, że mama Muminków pakuje się, żeby być na plaży, rozpakowuje się. Oni są dość dla siebie bardzo mili. Na przykład nie, niech mama wybierze, nie, niech tata wybierze coś. Tak, to więc to jest taka książka, fajna książka. Dla młodszego czytelnika wydaje mi się, żebym ją poleciła. Witam Was następnego dnia. Dzisiaj jest poniedziałek. My się szykujemy zaraz do Jakuszyc. Dostaniecie troszeczkę przebitek prawdopodobnie, a po południu odezwiemy się do Was z update'em książkowym.
popołudniowym update'cie. Dzisiaj jestem sama, ponieważ dopiero wróciliśmy z wycieczki. Mam jeszcze takie ciuchy tutaj termiczne, ale myślę, że nie o tym będzie mowa. Chciałabym powiedzieć o czym, co przeczytałam. Piekarnia Czarodzieja, książka niestety mnie zawiodła. Myślę, że więcej o nim nic nie powiem, bo poprzednio już mówiłam wszystko. Drugą książką, którą skończyłam, to My dwie, my trzy, my cztery, Sary Crossan. Ta książka mi się bardzo podobała. Także końcówka nie zawiodła. Końcówka mnie nie zawiodła i jeżeli coś jeszcze Sara Crossan napisała, ale chyba jeszcze jedną książkę ma, taką pierwszą, to pewnie też ją przeczytam. Także ja tą książkę polecam. Bardzo dobra rzecz dla młodego czytelnika, dla średniego, starszego, dla takiego jak dla mnie, dla mojej mamy po prostu. Każdy tą książkę może przeczytać. No i coś, co zaczęłam, z czego ty się, Asia, śmiejesz, że ja tego nie przeczytam, to są Przygody kapitana Hatterasa. To już po samym tytule, Asia, możesz dojść, że tu będzie mowa o samych przygodach. Mamy rok 1890. Rozpoczyna się wodowaniem statku, czyli to jest dziewiczy rejs tego statku Forward. Chyba dobrze to wymawiam. I statek płynie bez kapitana, z załogą, na Morza Północne. I wszyscy się zastanawiają, kto jest tym kapitanem. Natomiast kapitan im wydaje takie rozporządzenia w formie listów, które jakimś cudem znajdują się gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś pomieszczeniach. To jest taki klasyk młodzieżowy. To nie jest klasyk tego typu, który się teraz pisze. To są klasyki zupełnie inne. A tu jest przygoda, tu jest morze, tutaj są marynarze. Tu, wiesz, tu nie ma żadnych sił nadprzyrodzonych, wilkołaków, romansów, Asia. Tu są twarde chłopy, mężczyźni, pokład, statek, mróz. To jest bardzo ciekawe. No, ja się na takich książkach wychowałam. To były moje lektury, Dzieci kapitana Granta, 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi, chyba tak to było, 80 dni dookoła świata. I to na razie tyle. O, w tym miejscu jest. Teraz moja kolej na końcowe podsumowania. Zacznijmy może od Muminków. Przeczytałam je i co mogę o nich powiedzieć? To nie jest książka, która będzie trzymała was w napięciu tak, że będziecie musieli czytać, czy będziecie myśleć cały czas o tej książce. Nie. Nie oczekujcie tego od tej książki. Wydaje mi się, że można ją porównać z Kubusiem Puchatkiem. To jest tego typu książka. Jeżeli ktoś lubił Muminki za młodu, na pewno fajnie będzie sobie je przypomnieć albo dać dzieciom. Mamy w tej książce parę historyjek, jednak łączą się one. Tak jak powiedziałam, zaczęło się od znalezienia magicznego kapelusza i ten kapelusz tak sobie przez te wszystkie opowieści płynnie przechodzi. Jest tutaj parę opowieści, ale one jakby w małym stopniu, ale jednak łączą się i na końcu jest takie podsumowanie tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest fajna książka dla dzieci. Muminki naprawdę są bardzo przyjaznymi stworkami, więc nie ma tutaj żadnej przemocy, niczego nieodpowiedniego. W skrócie, polecam szczególnie dzieciom bądź fanom Muminków, tak żeby sobie przeczytać tam parę stron, przypomnieć dzieciństwo, ale szczerze mówiąc troszeczkę ta książka mnie nudziła, gdyż no chciałam ją dla was szybko przeczytać, miałam te dwie książki do przeczytania w 3 dni, dlatego teraz jeszcze przed nagraniem troszeczkę tak starałam się nadgonić to czytanie. Przez to, że nie ma takiej jakiejś super akcji, no było mi troszeczkę ciężko. Polecam czytać tą książkę po prostu po parę stron dziennie, po obiedzie, przed spaniem, tak żeby sobie umilić czas. A teraz przejdźmy do Alicji. Alicja mi się bardzo podobała. Wydaje mi się, że będzie to jedna z najlepszych książek, które przeczytałam i przeczytam w tym roku. Trochę już powiedziałam wam o fabule i pamiętam, że miałam wam sprawdzić. Alicja była w tym zakładzie psychiatrycznym 10 lat. Także trafiła tam w wieku 16 lat, a my poznajemy ją w wieku 26 lat. Jest to Alicja na pewno dla osób dorosłych. No, chociażby takie 16+, gdyż są tu wątki prostytucji, są tu morderstwa,
nieodpowiednie zachowania, gwałty, więc raczej bym tego młodszym nie polecała, szczególnie, że książka bardzo dobrze działa na wyobraźnię. Mogę sobie wszystko od A do Z wyobrazić, nawet te najgorsze momenty. I jak pamiętacie, czytałam Wybornego trupa, który mnie raczej tak totalnie był dla mnie nijaki, taki obrzydliwy, ale nijaki. Tutaj, szczerze mówiąc, te takie momenty, takie straszne, na przykład jak Jesienica podczas gwałtu pożerał te biedne dziewczyny, bardziej mi to jakby zryło banie, że tak powiem, bardziej się zeschizowałam, niż czytając Wybornego trupa. Wyborny trup był za dużo, no od początku do końca się ludzie zjadali, a tutaj przez to, że ten brutalizm jest połączony z baśniowością, robi to naprawdę efekt taki wow, taki, że przechodzą was ciarki. Dlatego jeżeli nie lubicie takich scen typowo mrocznych, takich trochę obrzydliwych, zostawcie tą książkę. A jeżeli jest to dla was okej, przetrwacie, to zabierzcie się za czytanie, gdyż naprawdę ta taka baśniowość jest fajnie pomieszana z normalnym światem. Nie jest ta baśniowość przesadzona jak w normalnej Alicji, gdzie co chwilę coś wyskakuje, co chwilę jest magia naokoło. Tutaj ta magia jest pomiędzy normalnymi ludźmi, którzy nawet nie wiedzą, że magia istnieje. Możemy w tej książce spotkać postacie, które mamy też w normalnej Alicji, jak królik, gąsienica. Mamy coś takiego podobnego do kapelusznika i te postacie, powiedzmy na przykładzie, gąsienica nie jest w momencie gąsienicą, ale jest jednym z postaci, to jest po prostu człowiek, który ma ksywę gąsienica i ma tam powiedzmy jakieś cechy gąsienicy. Królik, no jest też człowiekiem, tylko powiedzmy ma dłuższe uszy. Czyli jest tutaj ta magia, bo są tutaj czarownicy, są ciastka, które jak się zje, to człowiek rośnie, inne jak zje, to maleje. Jednak to nie jest tak, że całe jakby otoczenie jest bajkowe, nie. To jest normalny świat, normalne kamienice, w których żyją ludzie. I oprócz tego, że są magowie, znowu nie pamiętam, cholerka, nie zapisałam sobie jego imienia, a naprawdę, no... Dobra, wstyd, że nie pamiętam. Coś takie życie. Jednym słowem, akcja jest od początku do końca książki. Nie ma momentu, gdy człowiek się nudzi. Coś tam muszą zrobić, jest takie napięcie, czy uda się? Bum. Zrobili i jest kolejne. Nie ma tutaj takich momentów, takich flagi z olejem, gdzie człowiek chce przewrócić te strony, gdyż się nudzi. Więc no, co mogę powiedzieć, naprawdę polecam, ale takie solidne 16+. Ja jestem książką zachwycona, chociaż momentami była dla mnie zbyt brutalna, gdyż autorka bardzo dobrze przedstawia świat i naprawdę wszystko idzie sobie nawet za bardzo wyobrazić do tego, jak te postacie wyglądają, jak wygląda miasto, co się dzieje. Po prostu naprawdę bardzo dobrze napisana książka. Ja Wam dziękuję, że zostaliście z nami podczas tego weekendu majowego. Staraliśmy Wam się troszeczkę pokazać, gdzieś pójść, no ale no, pogoda jest jaka jest. Jeżeli u kogoś świeciło przez majówkę słońce, to dajcie znać, bo wydaje mi się, że wszędzie padało. U nas też tylko jeden ładny dzień, a reszta to po prostu tragedia. Nie tego się spodziewaliśmy. W każdym razie, jeśli filmik Wam się podobał, to łapkujcie, subskrybujcie, napiszcie, że jesteście. Od razu mam taką większą energię do nagrywania. No i niedługo będzie nowy filmik, dlatego czekajcie. Pa, pa!